Cześć, witajcie na kanale z wędkarskiego pudełka. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie przynętę, którą przez długi czas nosiłem w pudełku. Wiedziałem, że jest skuteczna, że wędkarze, w tym też moi koledzy, łowią na nią ryby i to fajne ryby. Niemniej ja, no, w mojej wędkarskiej praktyce potrzeba było czasu, aż znalazłem dla niej miejsce, ale to miejsce znalazłem. Okazała się przynętą bardzo łowną. Przynętą, która w specyficznych warunkach radzi sobie dużo lepiej niż konkurencja i dlatego od tamtej chwili mam ją w jeszcze szerszym zakresie w swoim pudełku, używam, chwalę sobie. Dzisiaj bierzemy pod lupę obrotówkę wrta. Na wrtę natknąłem się chociażby przeglądając blog Wędkarskie Wakacje. Była ona bardzo chwalona, była prezentowana jako przynęta skuteczna na szczególnie wybredne ryby na wodach przełowionych o dużej presji wędkarskiej. Także no, potwierdzała się ta bardzo dobra opinia, która skądinąd docierała też do mnie od wędkarzy startujących w zawodach. Już na samym wstępie podpadnę pewnej wąskiej rzeszy wędkarzy, których to pilnie strzeżoną tajemnicę zdradzę. Mianowicie obrotówka, o której dzisiaj mówimy, jest dobrą bronią na jeziorowe bolenie. Jeziorowe bolenie, bolenie ze zbiorników zaporowych, bardzo trudny temat. Temat specyficzny, temat praktykowany przez grono koneserów, którzy niekoniecznie lubią chwalić się swoją wiedzą, zdobywaną często w pocie czoła, metodą prób i błędów. Ja troszeczkę przez przypadek dowiedziałem się o tym niuansie. Bardzo wyspecjalizowani łowcy boleni znad jednego ze zbiorników zaporowych używają od dawien dawna srebrnej wrty rozmiar 2, rozmiar 1 na bardzo takie grymaszące, płochliwe rapy, które częstokroć odprowadzają przynętę, pokazują się za nią, ale nie zawsze chcą ją wziąć. Właśnie w tego typu sytuacjach wrta nie raz i nie dwa zapewniała im wędkarskie sukcesy. Nie od boleni wprawdzie, a od pstrągów zaczęła się moja prawdziwa przygoda z wrtą. Co prawda od boleni miała się zacząć, ponieważ kupiłem wrtę wiedząc o jej skuteczności, mając informację z dobrego źródła, że jest to przynęta skuteczna na jeziorowe bolenie. Zakupiłem ją jadąc na zawody, które odbywały się na stojącej wodzie. Niestety wtedy, no nie mając jeszcze doświadczenia w kuszeniu tych jeziorowych drapieżników, bardzo płochliwych, bardzo wybrednych, jakoś nie wstrzeliłem się w ich gusta, pomimo posiadania odpowiednich przynęt. Wrta trafiła do pudełek pstrągowych, nazwijmy to. Przeleżała w nich dosyć sporo czasu, w zasadzie nieużywana. Jakoś tak nie trafiała do mojej wyobraźni w kontekście tych łowisk, nad którymi zazwyczaj wędkowałem. Aż do momentu, gdy poznałem nową rzeczkę. Trafiłem nad nią troszeczkę przypadkiem. Wiedziałem o jej istnieniu, chciałem ją sprawdzić od dawna, ale potrzeba było jakiegoś impulsu, spontaniczności, aby nad nią się zjawić. Zjawiłem się w końcu, szczęśliwie się złożyło, bo okazało się, że rzeczka ma naprawdę wielki potencjał. Była pełna pstrągów, jak na wielkość tego potoczku, z szerokiego na dosłownie 3-4 metry, naprawdę pstrągów niezłych. Przeważały średniaki od 30 do 35-6 cm, ale 40-ków nie brakowało. A podejrzewam, że i sporo większe ryby też tam pływały, można było je znaleźć. Te 30-taki łowiłem no, w dosyć hurtowych ilościach. Szukałem większych ryb, trafiałem większe ryby, łowiłem 40-taki. Chciałem dość selektywnie podejść do tematu i w tym między innymi w pewnym momencie miała mi pomóc wrta. A stało się to w ten sposób, że namierzyłem miejscówkę potencjalnie bardzo ciekawą. Było to przewężenie rzeki, uregulowany jej odcinek. Po obu stronach była ułożona faszyna. Ściśnięty nurt pomiędzy dwoma twardymi brzegami przyspieszał. Tworzyła się rynna.
rynna głęboka po tej stronie, z której ja zazwyczaj stawałem. I to taka, jak na wielkość rzeki, rynna no, solidna. Myślę, że 1,5 metra głębokości. Nurt rwał w niej żwawo. Pytanie, co w taką rynnę wrzucić i co podać tym rybom, których spodziewałem się obecności, aby właśnie chciały w to uderzyć. No cóż, kłopotem było to, że brzegi były bardzo, bardzo mocno porośnięte wikliną. W zasadzie jedyną szansą na oddanie rzutu było wysunięcie wędki przez niewielkie prześwity w roślinności i spod kija rzucenie celnie w dół rynny, poprowadzenie przynęty raczej powoli, utrzymując ją w miejscach, w które budziły moje zainteresowanie w sposób szczególny, przytrzymując ją w tym nurcie tak, żeby pracowała i dodatkowo musiała taka przynęta oczywiście na odpowiedniej głębokości pracować. Spodziewałem się ryb w połowie wody, raczej przy dnie, ponieważ no taki rwący nurt, te ryby, jeżeli tam były, to były przyciśnięte pewnie do dna i ewentualnie mogły wyskoczyć troszeczkę do tej przynęty, choć to niekoniecznie, najlepiej byłoby im coś zupełnie pod pysk dać. Ok, czyli jeszcze raz zarysujmy sobie sytuację. To jest dosyć istotne. Długa rynna, myślę, że w kontekście tej rzeki długa, oczywiście, myślę, że jakieś 7 metrów długości, może lepiej, z wypłyceniem na końcu, jak to rynna, dosyć głęboka, bardzo ostry nurt, przewężenie rzeki, również jakieś przeszkody w wodzie, ale to bardziej przy drugim brzegu, mnóstwo wikliny, która utrudniała zarówno ciche dostanie się do miejscówki na wlot tej rynny, na wlew, który rozpoczynał bieg tej rynny, a później kwestia tego, aby wędkę wystawić, aby przynętę móc zarzucić i poprowadzić w bardzo taki przemyślany sposób. Gumę odrzuciłem na samym wstępie, zwłaszcza taką robakopodobną. Dosyć by to dziwnie wyglądało, gdybym dżdżownicę rzucał pod nurt na koniec rynny i prowadził ją pod prąd podskakując. Nie wykluczam, że coś by w koniec końców mogło wziąć, ale tak jakoś średnio mi to leżało. Wobler. Mogłem po prostu zarzucić woblera pływającego pod nogami dosłownie, spuszczać go aż na sam koniec rynny i prowadzić powoli do siebie. Próbowałem tego, dawało to jakieś efekty, niemniej ryby wielkościowo nie satysfakcjonowały mnie. Podejrzewałem, że coś większego w tej rynnie jeszcze żyje. Wchodził w grę jak najbardziej wobler tonący, którego mógłbym rzucić troszeczkę dalej, który mógłby zejść troszkę głębiej niż ten pływający. Próbowałem, te rzuty no, jakoś do końca mi nie wychodziły na tyle, na ile bym chciał, ponieważ no, ze względu na liczne drzewa, chaszcze, rzuty musiały być idealnie celne i to na dosyć długą przecież odległość, jak na taką małą rzekę. Wybór padł właśnie na wyrtę. Ze względu na skupiony ciężar w korpusie, na dosyć znaczny ciężar tej przynęty, dawała się ona bardzo celnie rzucić, schodziła głęboko i przede wszystkim miała nienaganną pracę, startowała od razu i w nurcie tej rwącej rynny cały czas żwawo kręciła paletką. Miałem wtedy srebrną wrtę, jedyneczkę, błyszczącą, chyba w pierwszym rzucie wykonanym, o brzasku, o szarówce. Dała mi naprawdę solidne branie i wspaniałą rybę. Był to pstrąg, który w tym nurcie no, walczył niesamowicie. Miał około 45 cm długości. We wspaniałej sierpniowej kondycji, no ryba, która jak na wielkość tej rzeki dała mi niesamowitą frajdę i w końcu potwierdziła to moje podejrzenie, tę moją intuicję i nadzieję, że w tej rynnie rzeczywiście jakaś fajna ryba mieszka. Na jednym pstrągu się nie skończyło. W tej rynnie złowiłem jeszcze kilka ryb w kolejnych dniach. Również wryta leciała w pierwszej kolejności do wody i potwierdzało się to, że
dawała ryby zdecydowanie większe niż inne przynęty w tych warunkach. Coś sprawiało właśnie to, że pstrągi z tej rynny ją preferowały, a na przykład tonące woblery czy pływające, które spławiały z nurtem rzeki, owszem, dawały brania, ale często to były albo brania na zasadzie odgonienia, skubnięcia przynęty, albo brały jakieś mniejsze te pstrągi. Wrta naprawdę robiła robotę. Znalazłem dla niej też inne zastosowanie na tej samej rzece. Otóż w bardziej dostępnych miejscach, w płytszych takich płaniach, długich, rozciągniętych na ponad 10 metrów, ta obrotówka przy użyciu krótkiej wędki, łowiłem wtedy kongerem Strito, dawała się bardzo dobrze rzucać celnie i daleko i to był niewątpliwie jej atut. Dawała się też sprowadzić do dna, co nie zawsze było konieczne, ale czasami jednak dawało jej przewagę. Zwłaszcza, że można było szybciej tę przynętę poprowadzić z wysoko uniesionym kijem i wtedy dawała się w pół wody prowadzić, a gdy było potrzeba, kij się opuszczało, troszeczkę zwalniało obroty kołowrotka i ona sobie opadała delikatnie w tym momencie, cały czas pracując. Działało to lepiej niż dobrze, pstrągom naprawdę obrotówka się podobała, a mi podobało się przede wszystkim to, że mogłem bardzo celnie rzucać, co było kluczem do odniesienia sukcesu, przede wszystkim w podejściu tych bardziej płochliwych, cwańszych, większych ryb. Kilka głębszych rynien, zarówno tych z mocnym nurtem, ale też wolniejszych, spenetrowałem za jej użyciem i tak jak sobie teraz analizuję, to obrotówki w ogóle były przynętą numer jeden na tej rzece w sierpniu. A przede wszystkim muszę powiedzieć, że wrta dała mi najwięcej brań i największe ryby. Po raz kolejny swoją skuteczność wrta udowodniła mi nad sporo większą, rwącą, górską rzeką, której z nazwy nie będę wymieniał. Polowałem na cwane pstrągi, szkopuł polegał na tym, że musiałem wykonywać bardzo dalekie rzuty, aż pod drugi brzeg, bardzo celne. Pod tym brzegiem znajdowała się taka głębsza rynienka. Chodziło o to, aby przynęta dosłownie przy samych kamieniach, przy burcie brzegowej lądowała i pozwalała się w tym bystrym nurcie poprowadzić wachlarzem przez kilka metrów, nieomal muskając te kamienie. Pstrągi stały wciśnięte prawie że w brzeg, wyskakiwały spod tych kamieni i jeżeli chciały, to atakowały z dużym impetem przynętę. Był gorący sierpień, ryby uaktywniały się w dzień momentami, raczej wieczór i poranek to były te szczyty aktywności, ale i w samo południe pozwalały się grube pstrągi kusić właśnie przy pomocy wrty od czasu do czasu. Dawało mi się namówić je do brania, pod tym jednakże warunkiem, że wrtę lokowałem pod samym brzegiem w bystrej nurcie i ona sobie pracując cały czas, kręcąc paletką, spływała tak właśnie wachlarzem przy samym brzegu. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia z tymi obrotówkami, to przede wszystkim łowiłem rozmiarami 1 i 2. Ta jedynka, zwłaszcza na małej rzeczce pstrągowej, przypadła mi do gustu. Aktualnie zaopatrzyłem się w szerszą paletę rozmiarów. Są tam też takie malizny typu 0, 0, 0. Bardzo duże nadzieje z tym wiążę. Myślę, że w takim sezonie letnim, kiedy te pstrągi często grymaszą, kiedy preferują małe ofiary, często za owadami się oglądają, to wtedy też te malutkie obrotówki będą robiły robotę. A na to przyjdzie mi jeszcze chwilę poczekać, na te najmniejsze myślę, bo te jedynki, dwójki to na wiosnę jak znalazł. Na rzeki to myślę, że naprawdę dobra przynęta. Gdybym miał opisać takie modelowe łowisko, wyobrazić je sobie, jakby miało wyglądać dla tej przynęty, to raz, tak jak powiedziałem, małe rzeki, rwące odcinki, a przede wszystkim odcinki, które wymagają dalekich i celnych rzutów. Celny to jest słowo kluczowe przy łowieniu pstrągów. Czasami kilka centymetrów różnicy
to jest kwestia być albo nie być dla pstrągarza, ponieważ nasza przynęta może albo trafić pod pysk ryby schowanej w korzeniach, albo w korzeniach. Także warto ćwiczyć celność rzutów i warto mieć też przynęty, które pozwalają się bardzo, bardzo precyzyjnie lokować przy naszych rzutach. Modelowym łowiskiem dla tej przynęty będą rwące odcinki rzek, także tych większych. Tam ja osobiście, tak jak woblery pływające, lubię prezentować tę obrotówkę, ale też inne obrotówki wachlarzem. W poprzek nurtu rzeki lubię takie przynęty rzucać bardzo daleko, zwłaszcza pod drugi brzeg, gdzie spodziewam się często ryb. Ciężar korpusu tej przynęty pozwala prezentować ją nieco głębiej niż standardowe obrotówki, na przykład taki MEPS Aglia czy Rotex. Tutaj zejdziemy trochę niżej tą przynętą i często okaże się to kluczem do sukcesu. Nie zawsze pstrągom w szybkiej wodzie chce się wyskakiwać aż do samego wierzchu i pomimo tego, że brania w szybkiej wodzie są bardzo agresywne, często są takie dynamiczne, bo ryba w pełnym pędzie uderza w przynętę, to kwestią tego, czy weźmie, czy nie, jest to też, czy zauważy naszą przynętę. Jeżeli ryba jest przyklejona do dna, to tylko przynęta, która będzie się poruszać w bezpośrednim sąsiedztwie tej ryby, daje szansę na branie. Świetnie kręci ta obrotówka. Naprawdę nie potrzeba wiele energii, aby to skrzydełko robiło robotę, aby ta przynęta pracowała jak należy. Przynęta jest bardzo przemyślana. Przez wiele lat była udoskonalana i choć diabeł tkwi w szczegółach i jest trudny do dostrzeżenia, to tutaj nawet najmniejsze elementy były bardzo dopracowywane metodą prób i błędów, metodą oparte o doświadczenie nad wodą. To niuanse decydują o przewadze tej przynęty nad podobnymi konstrukcjami. Na pierwszy rzut oka klon Mepsa XD i tak, i nie. Na pierwszy rzut oka zgadzam się, ale z bliska przyjrzywszy się wychodzą pewne detale, jak profilowanie skrzydełka, co sprawia o nieco innej akcji. A teraz, zanim wydam ocenę końcową, rzućmy jeszcze okiem z bliska na te obrotówki. Zwróćcie uwagę, jak masywny jest korpus tej przynęty. Tak wygląda paletka. I tutaj solidna kotwica. Dodatkowe małe elementy łożyskujące, które sprawiają, że przynęta w wodzie pracuje jak się należy. Tutaj przed sobą mamy teraz obrotówki wrta w rozmiarach od 0,0 do 2. I przy nich położę wyjęte z mojego wędkarskiego pudełka obrotówki innych producentów, tak żebyśmy mieli obraz, jak te wielkości mniej więcej się przedstawiają. Tutaj kładę na przykład Aglię Mepsa, jedyneczkę. Może w ten sposób trochę, żeby skonfrontować. Tutaj kładę obok nich Rotexa, jedynkę, tak zwaną Savagera. I tutaj przy tej najmniejszej 00 kładę również 00, ale Aglię od Mepsa. Także mniej więcej tak to się przedstawia wielkościowo. Jeszcze tego Rotexa przesuniemy, może tak położymy, żebyście mieli obraz sytuacji. Rzućmy jeszcze raz okiem. Tutaj obrotówki w rozmiarze zerowym, złote obie. Jedna matowa, druga błyszcząca. Rzecz jasna, ta błyszcząca, ta matowa. W tym roku stawiam na takie matowe kolory. Myślę, że przy niskim poziomie wody w lecie, gdy ta woda będzie czysta, właśnie one będą kusić pstrągi, o które będę się chciał starać. Jeżeli chodzi o zalety tych przynęt, to w pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć o specyfice tej przynęty, jaką jest spora waga jej korpusu. Dzięki czemu można zarówno daleko nią rzucać, ale też przede wszystkim rzucać nią celnie, co w wypadku łowienia płochliwych drapieżników jest sprawą kluczową. Decyduje ona czasami o być lub nie być pstrągarza,
ponieważ albo nasza przynęta trafi pod pysk ryby, która leży ukryta w korzeniach, albo trafi w korzenie i już tam pewnie zostanie na dobre. Kolejnym wielkim atutem tej przynęty jest skrzydełko jej, wyprofilowane w taki sposób, że praca obrotówki wrta jest nienaganna i nie wymaga zbyt wiele energii, nie wymaga szybkiego prowadzenia, aby naprawdę świetnie kręciło się. Nawet wpuszczona w opad ta obrotówka kręci bez zarzutu, także naprawdę, naprawdę pracuje znakomicie. Wielkim plusem tych przynęt jest zestaw kolorów, w jakich jest ona produkowana. Konstrukcja tych obrotówek jest niesłychanie przemyślana. Tutaj nic nie jest dziełem przypadku. Przez szereg lat były one dopracowywane i choć na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że przecież to wygląda jak MEPS XD, to wziąwszy ją pod lupę, przyjrzywszy się z bliska tej obrotówce, okaże się, że są pewne niuanse, które wynikają przede wszystkim z doświadczenia nad wodą ich twórców i decydują o tym, że ma pewne takie smaczki w swojej pracy. Pracuje deczko inaczej niż MEPS, niż Panther Martin, która jest też podobnego rodzaju obrotówką. Wrta nie przez przypadek ma grono swoich zagorzałych zwolenników. Jest to przynęta nad wodą sprawdzona nie raz i nie dwa. Tutaj nawet grubość drutu jest dopasowana do wielkości przynęty, jest optymalizowana tak, aby każdy z tych rozmiarów pracował równie dobrze. Oczywiście drut jest wprost proporcjonalnie dopasowywany do ciężaru korpusu, do wielkości skrzydełka. Wszystko jest zrobione tak, aby nad wodą działało. Jeżeli chodzi o minusy tych przynęt, to największym zdecydowanie jest ich dostępność. Przez ostatnie lata różnie z nią bywało. Znajdowały się w ofercie jednego ze sklepu internetowego, czasami widywało się je pojedyncze sztuki na jakichś giełdach wędkarskich, ale zasadniczo nie były dostępne w szerszym obiegu. Aktualnie dobra wiadomość jest taka, że ich twórcy powrócili do produkcji i nie zamierzają spocząć na laurach. Jest szansa jak najbardziej nabyć od nich te bardzo skuteczne obrotówki, także dopingujemy i prosimy o więcej. Dla niektórych minusem może być cena tych przynęt oscylująca w okolicach 14 zł, 14,50 aktualnie płaciłem za sztukę tej obrotówki. Jest to cena uzasadniona, biorąc pod uwagę, że cały proces jej tworzenia to ręczna robota. Poczynając od tego, że wszystkie narzędzia, tak jak wykrojniki, zostały zrobione przez twórców, przez to, że korpusy są ręcznie odlewane, to są niuanse. Ale jakby biorąc pod uwagę dopracowanie tych przynęt, no cena jest, uważam, uzasadniona. Obrotówkę Wrta znam i polecam. Jest to przynęta, która dała mi wiele wspaniałych ryb. Niemniej nie jest to przynęta na każdą okazję. Mniej więcej zarysowałem warunki, które ja preferuję przy jej użyciu. Jest to przynęta, którą polecałbym przede wszystkim każdemu pstrągarzowi, aby niezawodnie w swoim pudełku ją nosił. Znajdą się sytuacje nad wodą, kiedy ona będzie miała zdecydowaną przewagę nad innymi przynętami, nad innymi obrotówkami również i warto tą przewagę wykorzystać dla siebie. Moja ocena tej przynęty to 8,5 na 10. Naprawdę świetna obrotówka, warta uwagi, bardzo dobra ręczna robota. Dla niektórych minusem może być cena tych obrotóweczek. Ja powiem tylko tyle. No cóż, zarówno narzędzia do ich produkcji, jak na przykład wykrojnik skrzydełek, ale też każdy element, korpus jest na przykład ręcznie robiony. Tu wszystko jest owocem pracy rękodzielników. Warto tą ręczną robotę docenić. Cena wysokości 14,50, jak płaciłem aktualnie, cena w okolicach 15 zł, jest jak najbardziej zrozumiała i akceptowalna moim zdaniem. Ponieważ wiem, że na dniach zbliżają się urodziny autora tej przynęty, pana Zbigniewa Danickiego, z tej okazji życzę wszystkiego dobrego, zdrowia,
czasu i możliwości jak najwięcej pobytu nad wodą i przede wszystkim dużo brań na wrty i połamania kija na rekordowym strągu. Wszystkiego najlepszego. Dzięki piękne za obejrzenie materiału. Umieram z ciekawości, czy ktoś z Was już wcześniej trafił na obrotówki wrta. Może ktoś z Was jest ich miłośnikiem i będzie miał do opowiedzenia jakąś ciekawą historię z nimi związaną. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo ciepło. Życzę Wam jak najowocniejszych wypadów nad wodę, jak najliczniejszych, ponieważ jak mawia wędkarskie przysłowie, machaj będą, a ryby będą. Pozdrowienia dla Karola, którego jest to motto przewodnie wędkarskich sukcesów. Tymczasem zachęcam Was do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Już niebawem kolejne materiały, recenzje przynęt, wywiady z ich twórcami również pojawią się na kanale. Materiały z nadwody, relacje z zawodów i wiele, wiele więcej. Tymczasem jeszcze raz wędkarskie pozdrowienia, połamania kija. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które jak zawsze co piątek o godzinie 20 na kanale z wędkarskiego pudełka. Trzymajcie się ciepło. Hej!